Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik. Czekamy na najważniejsze bohaterki tego pokazu. No dobrze, moi drodzy Państwo, witamy Was! A teraz pozwólcie, że przedstawię Wam tę niezwykłą płoczą rodzinę i zacznę od naszych bokszarek. Spójrzcie najpierw na te dwie piękne damy. To są przyrodki siostry. 11-letnia Lawa i 11-letnia Szare. 13-letnia Bojeczka. Bojeczku, przywitaj się ładnie. I 13-letnia Szarunia, która przywita Państwa najpiękniejszym poczem uśmiechem na świecie. A pomiędzy nimi trener Cezar. No dobrze, a teraz spójrzcie na to maleństwo na środku. To nasza młodziutka, ale bardzo utalentowana Foczka Pospolita. Dla Was ten pokaz i moi drodzy, wykona dla Was rzecz nietypową dla foki, bo będą to skoki ponad powierzchnią wody. Coś, czego foki nie mają w zwyczaju. Ale popatrzcie tylko na niego. To wyjątkowa foczka. Nauczył się fantastycznie skakać i spójrzcie, wygląda raczej jak malutki delfinek, a nie ociężała foczka, prawda? I hop! I hop! I jeszcze raz! I hop, to był skok na bombę. I dziękujemy Williemu, ale musimy też rozruszać pozostałą część naszego poczego stada. Popatrzcie więc na aportowanie piłek i wykonanie. 3, 2, 1. Wystartowały nasze zawodniczki i teraz szybciuteńko zlokalizują swoje piłki. A zobaczcie, co robi Wick. Bacznie obserwuje starsze koleżanki, co też one w jaki sposób robią. I zobaczymy, czy jemu uda się przyprowadzić piłkę do trenera. O, zobaczcie, dobrze ujdzie. Świetnie, coraz lepiej. Doskonale. Jeszcze nie potrafi wyrzucić piłki na brzeg, tak jak pozostałe nasze foki, ale trzeba przyznać, że pojętny z jego uczeń. No dobrze, a przy okazji muszę Wam powiedzieć, że foki to mistrzynie szybkiego i sprawnego pływania. Wyobraźcie sobie, że w wodzie osiągają prędkość nawet 45 km na godzinę. No dobrze, to nie koniec niespodzianek. Bo za chwileczkę nasze foki przywitają Was osobiście, po foczemu. No i będziecie mogli posłuchać, jakie mają najpierw starcik. Porozumiewają. Ale w tym gronie mamy również fantastyczną piosenkarkę,
karaoke, ja do mikrofonu zapraszam Boniczkę. Ona przywita was śpiewając. Poczekamy tylko, aż przyjmą w wodzie odpowiednią pozycję. Taka pionowa pozycja, kiedy ponad powierzchnią wody wystaje tylko głowa, jest bardzo charakterystyczna dla fok, bo one w ten sposób obserwują bacznie otoczenie. Labcia. I salcik. Doskonale. Brawo. Dziewczyny wykonały to ćwiczenie ze spokojem, niczym mistrzynie zen. No dobrze. A teraz czas na mistrzynię urok, czyli na Szarunię. Kochani, ja myślę, że Szarunia was solidnie zaskoczy swoimi umiejętnościami. Czekamy, czekamy, aż się rozkręci ta nasza Szarunia. Pięknie. To jest bardzo trudne zadanie dla foki. A Szarunia radzi sobie doskonale pomimo wiatru, który na pewno utrudnia zadanie. Brawo! Powiem wam również, że foki to prawdziwe rekordzistki, jeżeli chodzi o głębokość nurkowania. Wyobraźcie sobie, że potrafią zanurkować nawet do głębokości 400 metrów. I żeby wam zobrazować, jak to głęboko, powiem, że Pałac Kultury i Nauki ma zaledwie 237 metrów wysokości. A Willy wykona dla was ćwiczenie, wydawałoby się niemożliwe do wykonania dla foki, bo będzie to skok przez hula hop. Uwaga, uwaga, uwaga i... Ależ ten mały skacze, fantastycznie. No dobrze, to teraz czas na Boniczkę. Kochani, spójrzcie na focze płetwy. Króciuteńkie, prawda? Na lądzie są tak nieporadne i niezdarne i poruszają się ociężale. Ale za to te płetwy są bardzo chwytne. Co udowodniłam? Boniczka. Do biegu? Gotowi? I świetny chwyt. Refleks doskonały. Dziękujemy, Boniczko. Dziękujemy. O, moja! Widzicie to? No dobrze, słuchajcie, muszę wam coś wyjaśnić. Boniczka to jest największy łobuz, największy rozdrabiak tutaj w tym stadzie. Uparciuch, jakich mało, i ma pomczuch. Oj, widocznie uznała, że nie odda piłki, dopóki natychmiast nie dostanie porcji rybki. Aha, dokładka, trenerze, dokładka. Artystyczną tego pokazu. Moi drodzy, salciki lawa zatańczą dla was. Macie niepowtarzalną okazję popatrzeć na foczy breakdance. Proszę bardzo. Dwie nasze cudowne breakdance'iary i piruety.
Brawo dziewczyny! Świetnie! Popatrzcie więc, jak wybija bioderkami. Trener tańczy. Brawo dla naszego tancerza! Świetnie! No i czas na Szarunię. Szaruniu, chodź, zapraszamy. Moi drodzy, powiedziałam parę słów obojętne, to i o Szarunie powinnam. Szarunia jest przeciwieństwem Wojki. No to Wojka bardzo spokojna, bardzo zrównoważona, cierpliwa, ale też niebywale ciekawska i bardzo odważna. Foki z natury są niesamowicie puchliwe, bardzo strachliwe, a Szarunia nie boi się nikogo i niczego. No i jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na zdjęcie, to właśnie Szarunia będzie z Państwem pozowała do tego zdjęcia. Brawo! No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, foki to solidne, tłuściutkie zwierzęta. Ale muszę Państwu powiedzieć, że im tłustsza foka, tym znaczy, że zdrowsza, że ma dużo sił i jej polowania kończą się zazwyczaj sukcesem. No i nie ma się czemu dziwić, że są tłuściutkie, skoro pod futrem znajduje się nawet 3,5-centymetrowa warstwa tłuszczu. Ten tłuszcz jest dla nich niebywale ważny, bo w zimie chroni je przed mrozami, śnieżycami, pływaniem w lodowatej wodzie, a w lecie przed palącym słońcem. Stanowi też funkcję wypornościową w wodzie i to dzięki temu tłuszczykowi foki potrafią spać, unosząc się na powierzchni wody. Ale mają też silne mięśnie. Dlatego też zobaczycie poranną gimnastykę. Poranny trening. I raz. I raz. I trzy. I takich brzuszków w wykonaniu fok nie zobaczycie nigdzie indziej. A przy okazji widać te wałeczki tłuszczyku na brzuszku. Brawo! Najważniejszych charakterystycznych cechach dla fok. Bo też na kolejnych pokazach będziecie oglądać puchatki kalifornijskie. I tym samym będziecie mogli sobie porównać te dwie odrębne rodziny ssaków płetwonogich. Trenerzy te cechy będą Państwu pokazywać, więc proszę ich bacznie obserwować. Po pierwsze, foki w przeciwieństwie do puchatek nie posiadają zewnętrznych mążowin usznych. Spójrzcie, u fok za oczami znajdują się jedynie malutkie otworki słuchowe. Popatrzcie, w tym właśnie miejscu. Kolejna cecha. Płetwy może krótkie, ale za to na końcach tych płetw, zarówno przednich, jak i tylnych, znajdują się niesamowicie długie, ostre, silne pazury. Popatrzcie, bo to prawdziwe szponiska. Te pazury wykorzystują do rozrywania na kawałki dużych okazów ryb, które upolowały. Bo pomimo bardzo ostrych kłów nigdy nie gryzą swojego pożywienia, tylko połykają w całości. Zęby fokom służą jedynie do chwytania zdobyczy pod wodą. Saciku, wygodnie, kochana. Nie ma to, proszę Państwa, jak poleżeć sobie do góry brzuszkiem, prawda? Coś, co my ludzie też lubimy. Tak. No dobrze. No i futro, moi drodzy. Tak, tak, wiem. Kiedy foka jest mokra, wygląda jakby była pokryta gładką skórą, prawda? Ale kiedy wyschną, futro staje się puszyste, jest niesamowicie gęste, z bardzo grubym podszerstkiem, no bo też futro jest pełni funkcją ochronną. A te plamy, które widzicie, moi drodzy, to cecha bardzo indywidualna. To znaczy tyle, że każda z fok ma swój własny, niepowtarzalny wzór plam. Niepowtarzalny niż nasze linie papilarne. I to właśnie po tych plamach foki rozpoznają się w stadzie, a i my w ten sposób możemy je rozróżnić. Podobały się Państwu nasze foki? Super! Ogromnie się z tego
cieszymy, bo to niezwykłe zwierzęta, niebywale wręcz inteligentne, z doskonałą pamięcią. No więc, wystąpiły dla Państwa foki szare, lawa, lalki, bojeczka, szarunia oraz Willi, Boczka Pospolita. No, Willi, pożegnaj się ze wszystkimi ładnie. Bo tu na pewno jest. A jestem na amerykańskie piraty. I to jest Nacia Wispa. No tak, na pewno tutaj jest, bo ja pamiętam, że tu byliśmy i mówiliśmy nasze skarby. No teraz idziemy poszukać, poszukamy skarby. Idę tam zobaczyć, bo tam na pewno jest. Hej, ale zobacz, zobacz. Tu jest skarb. O. Super, tak. A co? Ale poproszę klucz, bo jest. No, to nie ma klucza. Gdzie nie, to jest? Nie masz klucza? Oj, to nie dobrze. Ja lepiej idę tam i poszukam, bo to jest ważne dla nas. A ty poszukaj. Dobra, okay? Bo no, czekały na ten moment bardzo, bardzo długo. Tu na pewno jest nasze skarby. Co to jest? Hej, zobacz! Bo nie jesteśmy sami na wyspie! Mija!
jestem. Bóg dostań. Czekaj. Zostań. Ha. Chodź się ubierać. Cia. Lepiej dać im ręce do góry. Ha ha ha!
wszystko wiemy. Wszystko wiemy? Trudne było, ale tak jest. Wiemy, gdzie ktoś. No, to wtedy świętujemy, tak? No tak, możemy tańczyć. A my, piraci, lubimy tańczyć. Chcecie to zobaczyć? Tak czy nie? Oj, to super, bo potrzebujemy Państwa pomocy. Tak, tak. Dawaj, piraci, hej. Jedna po drugiej.
Marcelina i brawo! Fajne te pięknie, tak? Ale jeszcze nie skończymy. Słuchajcie teraz, to ma pytanie. Co ty na to? Bo ja też mam prezenty dla was. Ale musimy popływać. Nie chcecie? Nie, ja to łapam. Brawo, brawo! Ale mam coś innego. Buziaka osami. Oj, to jest znaczy super! Nie. To będzie pierwsze. To jest super prezent. Czemu nie? Marcelina. On będzie pierwszy. Dawaj pierwszy, tutaj. Marcelina, nie wiem, Marcelina, to jest najpierw. Poczekajmy tutaj. Puszczmy tutaj sobie, kochana. Puszczmy tutaj, bo to jest super niespodziewane. To jest okazja lata. Podróżkę, Monika, poproszę. I czekamy tej podaszanki. I gotowa jesteś? Raz, dwa, trzy, buziak! Uśmiech, chwilaci! I... Oj, teraz jest momento, nie jest prawdziwy skarb, bo
Cię stan na wózie, no to chodźcie. Idziemy po skarb, chodź. Teraz jesteście gotowi? Wszyscy teraz oś do góry. Takie, brawo! No i skoro jesteśmy w komplecie, witamy Państwa tradycyjnie, tak jak mamy w zwyczaju, brawami! O. A teraz pozwólcie, że przedstawię Wam ten niewielki team i kochany, dobrze. To może zaczniemy od tego przystojniaka. Moi drodzy, przed Wami fantastyczny, głośny, jak Państwo słyszą, 25-letni Barney! Który przywitał Państwa bardzo donośnie, a towarzyszy mu trener Cezar. No a na pozostałych pozycjach nasze fantastyczne samiczki, ta na pozycji nieco bliższej mnie, to uchatka bardzo delikatna, bardzo spokojna, bardzo nieśmiała, ale pełna wdzięku i gracji, 13-letnie Lasse. A tuż obok niej trenerka Juniet. Na drugiej pozycji pewna siebie, bardzo odważna, o atletycznej budowie ciała. Popatrzcie na tą muskulaturę. 9-letnie Wiki. Oraz trener Javier. No dobrze, moi drodzy. Państwo już zauważyli, czy to na poprzednim pokazie, czy tutaj chwilę obserwując nasze uchatki, że to niebywale sprytne, sprawne i szybkie zwierzęta. One są nie tylko sprawne i szybkie w wodzie, ale również po lądzie poruszają się bardzo zwinnie. To za sprawą czterech długich, bardzo silnych płetw. I siłę tych płetw udowodni Wam Wiki! No i proszę, moi drodzy, popatrzcie, jak sprawnie potrafią na przednich płetwach unieść cały ciężar ciała i spacerować, a przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że uchatki właśnie tymi przednimi płetwami napędzają się w wodzie, tylne nieco krótsze służą im jedynie jako stery.
dobrze. W wodzie uchadki osiągają prędkość nawet 35 km na godzinę. Szczególnie wtedy, kiedy goni je drapieżnik, czyli orki i rekiny, te największe żarłacze białe. Ale potrafią też fantastycznie wyskakiwać ponad powierzchnią wody. Takie skoki w naturalnym środowisku mogą osiągać wysokość 3 metrów ponad wodę, a nasze uchadki skaczą troszeczkę niżej i już za chwilę takie skoki zobaczycie. Najpierw o taki skok do bojki poprosimy naszą Lasę. Uwaga! Lasse wystartowała, delikatnie okrąża wyspę i... O, pięknie! Jak widzicie, skok wykonany z ogromną lekkością, ale i wielką gracją. Brawo! Natomiast Vicky postara się skoczyć do wszystkich trzech bojek kolejno, czyli przed Państwem prawdziwy trójskok. Uwaga! Vicky wystartowała. Pierwsza bojka. O, nie udał się za bardzo ten skok. Druga bojka zaliczona. Trzecia również i teraz uwaga, drift! O, moi drodzy! Brawo! A ja jestem ciekawa, czy i Barniemu uda się doskoczyć do czerwonej bojki. Trzymajcie za niego kciuki. Uwaga, uwaga. Barni wystartował, rozpędza się i... I tyle go widzieliśmy. Brawo! Moi drodzy, jak widzicie, dorosłe samce skaczą nieco ociężale, ale nie ma się czemu dziwić. Popatrzcie na różnicę w wielkości i wadze pomiędzy samicami a samcami. Samice osiągają wagę maksymalnie 100-110 kg i długość około 180 cm. Natomiast, no prawie minimalnie zabrakło, natomiast dorosły samiec osiąga wagę 350 kg i długość 3 metrów. A Barni w tej chwili waży mniej więcej około 260 kg, ale to tylko dlatego, że trenerzy dbają o jego linię. Pilnują, by się nie przejadał, bo ja Państwu muszę zdradzić, że to jest straszny leń. On najchętniej by tylko spał i jadł. Spał i jadł. No dobrze. Moi drodzy, za nami pierwsze sportowe ćwiczenia, a ja sobie myślę, że czas by nasze uchadki zaśpiewały dla Państwa, oczywiście po swojemu. I najpierw poproszę o to Vicky. Proszę bardzo, Vicky. Czekajcie, nasza gwiazda musi przypłukać gardełko, by głos był czystszy. Przyznacie, że prawdziwa z niej gwiazda, prawda? Sama zarządziła dla siebie brawa. I muszę Wam od razu powiedzieć, że Vicky zaśpiewała w sposób bardzo charakterystyczny dla samiczek tego gatunku. Natomiast Lasse śpiewa nietypowo i w bardzo zabawny sposób. Mało tego, Lasse za chwileczkę zaśpiewa dla Państwa z nut swoją siparkową arię. Proszę posłuchać. O. Brawo! Moi drodzy, było dobrze słuchać. Państwo po tamtej stronie też słyszeli. Bardzo śmiesznie to zabrzmiało, prawda?
I ja wam muszę przyznać, że my również słyszymy po raz pierwszy coś tak zabawnego, szczególnie w wykonaniu Uchadki. Ale wiecie, co przyszło mi do głowy, kiedy tak śpiewała tę swoją arię? Że to była aria pod tytułem Więcej śledzia dajcie. Oj, tak to zabrzmiało. No dobrze, kochani, ale nie może zabraknąć również głosu naszego Barniego. Posłuchajcie. To dopiero głosisko, prawda? A ja muszę państwu powiedzieć, że kiedy Barni zaryczy, tak porządnie zaryczy po swojemu, słyszany jest we wszystkich sąsiednich wsiach. Wiemy o tym, bo tu kiedyś mieszkańcy tej wsi byli na wycieczce u nas i powiedzieli, że w nocy słychać Barniego, a w dzień mnie. No dobrze. Moi drodzy, podczas naszych pokazów nie może zabraknąć aportowania piłek. A ja mam nadzieję, że dziewczyny podczas takiego aportu pokażą wam również balansowanie piłką na nosie. Czyli coś, czym Uchadki chyba są najczęściej kojarzone. Tyle tylko, że dzisiaj będą miały bardzo trudne zadanie, bo wieje bardzo silny wiatr, więc proszę was o wyrozumiałość i cierpliwość. No i poczekajmy, aż Barni wyskoczy na brzeg, tak by nie przeszkadzał naszym dziewczynom. Chciałabym również, żebyście zwrócili uwagę na różnicę w temperamentach pomiędzy Lasse a Vicky. No bo Lasse bawi się piłką zazwyczaj bardzo spokojnie, bardzo delikatnie, sunie z tą piłeczką przed sobą. O właśnie, pięknie. O, radzi sobie doskonale pomimo wiatru, moi drodzy. Świetnie, Lasse, udało się. Brawo! Dobrze, to teraz popatrzcie na temperamentną i energiczną Vicky. Już widzicie tę różnicę? Moi drodzy, Uchadki mają najróżniejsze charaktery, tak jak my. Różnią się temperamentem, zachowaniem. Oj, chyba Barni tutaj, myślę, chciałby taką piłkę aportować. No, Barnisiu, proszę bardzo, przeszkodziłeś Vicky, to teraz proszę bardzo, poprosimy o przypłynięcie z piłką. A przy okazji, moi drodzy, muszę państwu powiedzieć, że Uchadki nie tylko świetnie i szybko pływają, one również doskonale nurkują, potrafią zanurkować w poszukiwaniu pożywienia na głębokość 250 metrów i pod wodą bez oddychania wytrzymać nawet 20 minut. A najchętniej polują na kałamarnice, ośmiornice, czasami kraby, które rozłupują ostrymi kłami. Zdarza się również, że wysoko pionowo wyskakują w górę i chwytają ptaki morskie, które gdzieś bardzo nisko latają nad ławicami ryb, bo są niesamowicie inteligentne i bardzo pomysłowe w tych polowaniach. Powiem państwu, że potrafią również ze sobą współpracować. Takie stado Uchadek zagania ławicę ryb gdzieś na płycizny mielizny i tam dopiero na nie polują. A dziennie taki dorosły samiec potrafi zjeść nawet 40 kg ryb. No dobrze, Vicky, proszę bardzo. Moi drodzy, Vicky zagra z trenerem w piłkę, to znaczy mam nadzieję, że zagra, że Barni im nie przeszkodzi. O, proszę bardzo. Podania koszykarskie, proszę bardzo. Całkiem nieźle, świetnie. Doskonale, brawa do tego duetu. Moi drodzy, teraz piłkarski pojedynek, jeden na jeden. Vicky kontra trener, zobaczymy, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. O, moi drodzy, ja coś czuję, że zwyciężczyni może być tylko jedna, jest nią Vicky.
przyznajmy szczerze, trener nie ma najmniejszych szans w pojedynku z naszą Wiki. No i teraz dopiero widzicie jej sprawność i energię, proszę bardzo. Dwa do zera! Brawo! Moi drodzy! Dobrze, że to były tylko kolana. No chodź, chodź kochana. Brawo! Moi drodzy, a wiecie, co jest najważniejszym narządem zmysłu wykorzystywanym przez uchadki w polowaniach? Popatrzcie na te przepiękne wąsiska. To są wibrysy, wąsy czuciowe, bardzo wrażliwe, bardzo czułe na wszelkie prądy zawirowania wody i to dzięki nim uchadki fenomenalnie polują w nocy albo w mętnej, nieprzejrzystej wodzie. O, ja widzę, że tutaj Lasse ma ochotę. A może tam nic? Zobaczymy. Poczekamy. Poczekamy, aż Barney wróci do trenera. To bardzo ważne, moi drodzy, dlatego że samce w okresie gotowym są bardzo pobudzone, hormony buzują i trzeba mieć się przed nimi na baczności. No i dobrze, pomożemy naszej Lasse. Dodamy jej trochę energii i odwagi. Wygląda, jakby tańczyła foxtrota dla Państwa. No dobrze, króciutki taniec, ale mam nadzieję, że się Państwu podobało. A ja Wam dziękuję za Wasze rytmiczne oklaski. Barnisiu, a co Ty chciałeś zrobić, kochany? Też chciałeś zatańczyć? No to proszę bardzo, no zatańcz odrobinkę, no prosimy. Ja wiem, że Barnisiu jest zmęczony tym pływaniem w koło wyspy. No. Oj, Barnisiu, Barnisiu. Jak widzicie, moi drodzy, on nie myśli o występowaniu w tej chwili. No dobrze. A wiecie, moi drodzy Państwo, co jest najważniejszą charakterystyczną cechą dla uchatek? A spójrzcie na te malutkie uszy, popatrzcie. To właśnie od tych uszu wzięła nazwę rodzina tych zwierząt, czyli uchatki, ale czasami są nazywane uszankami, uszatkami, ale też lwami morskimi. I ja uważam, że ta ostatnia nazwa pasuje do nich o wiele bardziej, bo to naprawdę niezwykłe, sprytne, no i groźne drapieżniki morskie. No i widzę, że na koniec Barney zagra z trenerem w piłkę. Proszę bardzo. A widzicie różnicę w głowie? Zobaczcie, jaką głowę mają samiczki. Samiczki mają bardzo delikatne głowy, smukłe pyszczki. Natomiast samiec dorosły ma bardzo dużą głowę z wyraźnie zaznaczonym czołem. Dodam Państwu tylko, że im większa głowa, im bardziej wydatne czoło, tym większy harem wokół takiego samca. A oj tak, w okresie godowym taki dorosły samiec jak Barney może zgromadzić nawet 16 samiczek. No i wtedy bardzo pilnuje i walczy o swoje terytorium. No proszę bardzo. Halo, leniuchu! Przyznacie, moi drodzy, że nawet jeżeli nie wykonuje ćwiczeń, to i tak wygląda imponująco, prawda? I miło na niego popatrzeć. Oj tak. No dobrze, moi drodzy. Czy podobali się Państwu bohaterowie tego pokazu? Tak! Ja muszę Państwu powiedzieć, że takie pokazy na żywo są bardzo, bardzo trudne, czasami nieprzewidywalne i czasami nie wszystko się udaje, ale ja osobiście uważam, że w tym największy urok, prawda? Bo wtedy można dopiero zauważyć prawdziwy charakter tych niezwykłych ssaków płetwonogich. No dobrze, moi drodzy, wystąpiły dla Państwa Lasse, Vicky,
naprawdę. Marnisiu, kochany, ja wiem, że ty już jesteś bardzo, bardzo zmęczony obserwacją naszej publiczności, ale chodź, przynajmniej się pożegnaj, chodź. No chodź, chodź, powiedz do widzenia państwu przynajmniej. Dobrze.